wpłynęliśmy do Melesing. Idziemy na jakiś obiadek, kawkę, bo tak nas mulą te środki transportu. Jeszcze te Chińczycy, tam były same Chińczyki. Boże, chroni. Jak zjemy, to w międzyczasie będziemy rozkminiać, gdzie teraz udajemy się. W sumie to jest mała miejscowość. Nowe lotówki nie ma na pewno daleko, bo już jesteśmy tu obecni, to wszystko. Restauracyjki jakieś są, więc w stanie zjemy, a smacznie tutaj już zajedziemy. No i będziemy się zastanawiać dalej. Nie wyobrażam sobie siebie tam za biurkiem z warzywniem. Przeżyjemy. Chcieliśmy dojść do rozwidlenia, żeby jechać do Kluang czy coś takiego. A tu jakiś typek się przyszedł i zatrzymuje. Taki młody gościu, bo w sumie okazał się, że 28 lat. No i mówi, gdzie jedziemy. No mówimy, że jakiegoś tam Kluang. No mówimy, to siadajcie, no bo też jadę. No i takim pick-upem nowym. No i się okazał spoko, coś tam gada z nami, prawda opowiada. No i pyta się, co robimy wieczorem. Czy nie chcemy z nim iść na jakieś kolacje czy coś. No mówimy, że no w sumie możemy się przejść. No ale tak się pyta, czy tam dopituje, ło, no tak jeździcie, jaki czas był. Ogólnie był zafascynowany tym, że jeździł. Bo on mówi, że Azjaci to są tacy, muszą mieć wszystko od A do Z zaplanowane, bo inaczej to się nie ruszą nigdzie. Do Polski jakby przyjechali, to każdy dzień by musieli mieć zaplanowany. No i zaczął się pytać o hotel, a my mówimy, że nie, w sumie nie mamy hotelu, bo zawsze wszędzie coś jest, więc co wynajmiemy na miejscu. No i zajeżdżamy tutaj pod ten hotel. A gość tu wyciąga kartę i płaci. No mówimy, nie no, zapłacimy sobie. On, nie ma problemu, my zapłacimy. No i taki, proszę bardzo, pokoik. Mówiliśmy mu, że w sumie nie jedliśmy dobrego chińskiego jedzenia. I on też mówi, że ciężko jest o dobrej chińskiej żarcie. Aż mi głupio. Głupio, no. Ale to taki fajny gość. Taki zajebisty. No, w ogóle jakiś bogaty deweloper. Znaczy, ogólnie tu jest takie, kilka takich nam porąbanych, jak ci powiedział, że na przykład jak kupujesz z Europy auto, to musisz podatek zapłacić 300% od niego. A na przykład on jest z Chińczykiem z pochodzenia, ale jego pradziadkowie już się tu urodzili, a on płaci inny podatek jak ci Malezyjczycy, co są tutaj z pradziadkiem. Mimo, że bo ma chińskie i wszystko. Trzy pokolenia już są tu urodzone, inaczej płaci podatki jak tutaj się. Myślę do nas, że podjedzie teraz po nas, bo nam gadał o jakichś tam owocach, czy nie chcemy spróbować, bo on tam jakieś od mamy weźmie i coś tam. I teraz pisał, że podjedzie pod nas i czy chcemy do niego do domu jechać spróbować. No to myśmy się zgodzili, no bo to jest taki mega miły, że... Proszę Państwa, jesteśmy w jakiejś willi. Stoją Porsche'aki, Mercedesy. Zaprosił nas. Chyba za 5 milionów. No i to lekko. Jest kurwa hit sezonu. Dobra, nie będę nagrywał, mi głupio trochę, ale jest mistrzostwo świata. Znaczy mistrzostwo świata, z drugiej strony się czujemy tacy, jak nie wiem, dziwnie, no. Jesteśmy chyba jedynymi białymi w całym mieście. Cebuleczki. Za darmo hotel, za darmo kolacja. Pan powiedział, że teraz w tym roku się spodziewają dziecka, ale w przyszłym roku będą chcieli przyjechać do Europy i powiedzieli, że przyjadą do Polski. Znaczy nie, państwo w sensie ich dwóch, tylko pan z żoną. A żona jest w Kuala Lumpur, pracuje w banku. Cześć. Hello. In Chinese we say chao chi bai. Chao chi bai? Chao chi bai? Yeah. Chao chi bai. What is it? Yeah. Hi. Hi. Don't you know? You have a... Jedliśmy sobie śniadanko. Widziałem. Wypiliśmy kawkę. Oczywiście już były pytania. Jeden gościu tam, kelner, coś tam mówił po angielsku. Skąd jesteście? Gdzie jedziecie? Jak kelner jedziecie? No, dobra. I już musiał wszystkim w restauracji, co tam siedzieli, było opowiadać wokoło. Kim jesteśmy? Gdzie jedziemy? Obskoczył ci stolik, żeby tak, wszystkim kim, przekazać. Wszystkim musieliśmy machać. No, wszyscy się nagle na nas patrzyli, a my od familii, a to my. Także ten, wyszliśmy z restauracji i jesteśmy. Go to Batubai. Yes. You have a grip. Pan tak średnio mówi po angielsku, do końca nie wiem gdzie jedziemy, ale ważne, że w naszą stronę. No i podjechaliśmy kolejny odcinek. Tutaj strasznie łatwo się łapie stopa, bo w sumie wszyscy ci machają i
Ale to śmieszne, co miałem powiedzieć, że im ciężko jest wytłumaczyć, na czym polega stop, że oni się nieraz zatrzymują i chcecie, to was podwieźmy na autobus, albo myślę, że łapiemy tak szybko i chcę kasę, a nie rozumiem, że się w sumie jedzie po to, żeby ludzi spotkać i coś tam z nimi pogadać. To jest takie w sumie. No, ja byłam cały czas zestresowana, bo ja też, się zdarzyło, że gości mówią, o bez kasy, po czym dojechaliśmy w zasadzie na rezon, o bo kasę na paliwo i za odcinek 15 km kosztuje więcej, on to nigdy. Moich gości, to jest niepoważne, mówisz. Powiedziałem, że nie mam kasy i ten. No, on już od razu mi się wydał podejrzany, bo ci tam zaczął gadać, że ma rodzinę, że w sumie to jest bieda z kasą i tak śmierdziało mi to trochę. No i w końcu powiedział, że nie mamy kasy, no ale wystąpiło się na paliwo tam dać mi 20. Za marne grosze 35 zł za noc. Za dwie osoby oczywiście, zabukowany 5 minut temu z takim widoczkiem. Nie widać pewnie nic, bo się odbija, ale na takie wieżowce na miasto, w sumie niby duże miasto, ale taka wiocha. Uwaga, uwaga, Szymon zrobił poważny zakup. Ej, tyryryry. Szymon będzie zalewał robaka. Dam ci od razu Pepsi, jakbyś miał tu żygusiać. Bo to jest twarde. Uwaga. Zbliżenie. Ale wcale nie ma tego tak dużo. Fuj, jak odgryz. Ja bym to włożyła całej i spróbowała. Takie największe wybieram. Ten jest jakiś sflaczały trochę. Daj byszta. Grube. Ale cię nie skrzywił. No dobra. A jak to smakuje? Takie dość dużo słone jest. Spróbuj sobie. Nie. Zajebiste, polecam. Do obiadku. I dla dzieci. Proszę państwa, trzeci dzień, stajemy o 7 rano. Coś niesamowitego. No kończymy. I co? Kończymy przygodę. Opuszczamy. Jest. I opuszczamy dzisiaj Malezję. I Overbachu. Jedziemy do Singapuru. Oczywiście oszukujemy system, bo bezpośredni kosztuje za dwie osoby 50. A jak się weźmie graba na granicę, czyli to, taksówka. No i potem z granicy autobus to wychodzi 30 za dwie osoby, więc 20 w kieszeni. Aby, chyba. Chyba, no tak. Tak to wychodzi, okazji. Jesteśmy w Singapurze. Mało nagrywamy, bo mamy mało pamięci. Ósmego szczęsa na szczęście. Byliśmy w Chinatown. Chinatown, ogromne ludzi wpierony. Obrzydliwe jedynie, chuj B. No, nikt nie, się nie polecamy nic się z nim zdecydowanie. Albo nie umiemy wybrać, albo nie. Wjechaliśmy na 25 piętro jak w jakimś takim bloku mieszkalnym. I za darmo, taki pół widokowy, proszę bardzo. Jakby ktoś pytał. Proszę. O to chodzi, żeby nie mówić, jak nie ma oczu. No tak, no to nie mówię. Singapurskiej. Idziemy właśnie. Chyba się nam uda pokonać to pieszo. Pan był taki pomocny i nam pomógł. Wydaje się, że nie wiem, czy nie będę nagrywać, ale powiem. Ogólnie największa
strefa bez suwenek i byliśmy sam... cztery. Można. Znaczy, niby, jak się odprawiasz, to idzie do terminalu jednego, ale na strefie bez suwy jest wszystko otwarte. Są pociągi między terminalami po strefie bez suwy. Masz takie... 12 godzin, że możesz się tu poruszać? No. I dopiero przed samym już wejściem tak na pokład nas, sprawdzają ci bagaż, możesz sobie to swój napój, to jedzenie, wszystko. Proszę Państwa, tutaj takie regatki na lotnisku, piwaczka na dwóch. Proszę bardzo. Taka przygoda. Taka przygoda, proszę Państwa. Na takie lotnisko można, na co? Można. Teraz jestem statuą wolności. Słabe. Zajęliśmy miejsce o ważnym, jak to? O ważnym znaczeniu strategicznym. Ważne znaczenie strategiczne, gdyż są ładowarki. Tak, tam jest, można internet sobie odnawiać. Tam są komputery. W ogóle centrum świata i Sylwia Smith. Jest pilnik do paznokci. Pilnik do paznokci jako nóż i smarowy. Ale umyty. Dezynfekowany dzięki Krzysztofowi. Pozdrawiamy Krzysztofa. Smarujemy dżemem takim. To jest niby z kokosa, ale tam jest i karmel i tak dziwnie to smakuje w sumie. Ja ściśniam plecak. W sumie mamy tutaj cztery. To jest pierwsza w nocy. Więc pomału będziemy się ogarniać, bo w sumie nie wiemy, gdzie mam jeszcze gate'a. Wszędzie jest daleko. Witamy w Atenach, od razu widać, jakie tutaj furmany piękne jeżdżą. Mati Zip. A widać, że się jeszcze nie otrzęsnęła jeszcze. Więc ja nie wiem, gdzie idzie. Zobaczymy, co się nam uda zobaczyć. Mamy w sumie mamy cały dzień do wieczora. A powinno się udać tutaj sporo na nogach zobaczyć. Tak przynajmniej pisało na necie, że metro tutaj po tych centrach i tak nie jeździ. Mówią, że Azja jest tania, a tu cena azjatycka, a taki widoczek. A miasto. No. Szukamy żarcia, bo nas jesteśmy wypompowani. I tak się dobrze czujemy, jak po takim długim locie w sumie. Fajnie, że my się... Chyba z 10 godzin? 11? Nie wiem. Lecieliśmy? Nie no, za 13 godzin lecieliśmy. Tak? No. Tak wyglądają poranki w Atenach. Smak Europy. Serek. Gołda klasycznie, do tego salami, browarek, woda, ale Sylwia też była. Ile sobie siedzimy? Bardzo fajnie, nie? Lubimy Europę mimo wszystko. Prawda? Myślę, że to jest dobry kontynent. Do życia? No. Różnorodny, dobre jedzenie, może nie jest tanio, ale... Ale jest spoko. Azja też jest spoko, ale... Azja jest spoko, nie, ale... Nie żyłabym. No nie.